Siema, ze strony Tomasz, jestem w moim garażu. Wybieram się właśnie na podróż rowerem tutaj po górach za moim osiedlem. Pojedziemy może godzinę, może półtora godziny. Zobaczymy, jak czasem będzie. Teraz właśnie pokażę Wam mapkę z mojej podróży. Zobaczcie sobie, jak moja podróż będzie wyglądała. Tutaj się właśnie nasza podróż rozpoczyna. Mamy jego bajka. Jedziemy tam, w te góry, aż za tamtą górę. Na drugą stronę tej góry. Ok, przyjechaliśmy 20 minut, 2,74 mili. Tu jest taka góra, na tą górę teraz musimy się wspiąć. To nie jest łatwo, strome to jest, zobaczcie sobie. Tu jest ta góra, tam trzeba się wspiąć, jest to dość strome. To jest kolejna stroma górka. To jeszcze nie próbowałem. Może dla odmiany nie wchodzimy na to, bo to jest ten punkt obserwacyjny. To jest bardzo duże wzniesienie. Stamtąd będzie bardzo ładny widok na jezioro, które jest tam z tej strony. Idziemy. Jestem już na górze. Zobaczcie tętno 162. Już spada. Drapałem się na tą górę. Tam na dole byłem. O kurde, strome to w cholera. Tam byliśmy. To była pierwsza góra. Jeszcze byłem poniżej tamtej góry. Tu ta rzeka właśnie jest. Po drugiej stronie rzeki jeszcze nie byłem. Może byśmy sobie po tamtych ścieżkach następnym razem pojeździli. Bardzo fajne, wyrównane ścieżki to mają. To można było wypykać. A my się spróbujemy teraz drapać na tą górę tutaj i na dół, może pod to jezioro. Tu jakieś domy nawet ludzi są. Tam jest miejscowość, te miasta Lake El Señor. Zobaczcie, jak tutaj dom nawet ludzi jest. Tu jakby się dalej jechało, przejeżdżałem tutaj raz. Zaraz te góry się już kończą. Tam jest ulica,
tam do głównej ulicy się Goats dojeżdża. Ok, to jest ta góra, gdzie byliśmy. Teraz po drugiej stronie jesteśmy. Tu jest fajny widok na takie małe rzeka, jezioro. I zobaczcie, co tutaj się znalazło. Tutaj są łuski z broni 38 Special. I tutaj sporo jest, pudełko jest także. Tam jest drugie. Sobie tutaj chłopaki. Tu sporo w ogóle ludzi z broni strzela. Już nieraz tutaj słyszałem. I widziałem także ludzi, jak strzelali z broni. Mamy już zrobione prawie 3 mile. Czyli widzisz 6, jak pojadę z powrotem. Ale my pojedziemy sobie to z kawałek dalej. Zobaczymy, dokąd tam dojedziemy. A więc dojechaliśmy pod to jezioro. Jezioro jest za nami. Przejechałem już 3,5 mili, w sumie więcej, bo od domu przejechałem jeszcze mile. Rozpocząłem trasę, nagrywanie trasy na zegarku od tego momentu, gdzie te góry się zaczynają. Będę wracać, będzie 3, 6, 7 mil. Wystarczy, mamy 40 minut na liczniku. Pora wracać do domu i wracać do roboty, robota czeka. To jest ta wczaka się ruszała. Koniec wycieczki. Dojechałem na punkt startu. Tu właśnie zacząłem 1,5 godziny temu. Uszy mi coś zatyka. Było ok. Mi jeszcze zostało jakieś mile z hakiem do domu, żeby dojechać. Dobrze było. Zapraszam jeszcze raz na całą mapę przejazdu i na końcowe statystyki. Dziękuję, hej.